60 ton tlenu, tyle codziennie, zużywają małopolskie szpitale. To pokazuje, jak bardzo sytuacja jest poważna i jak ważne jest dostarczenie tlenu pacjentom chorującym na COVID. Zabezpieczeniem w nagłych przypadkach są banki tlenu i dzięki temu nie trzeba było relokować pacjentów ze szpitali w Bochni i Tarnowie. W niedzielę cysterna z tlenem jadąca do tych szpitali uległa awarii. Taka sytuacja miała miejsce na skutek awarii cysterny tlenu, która miała dostarczyć tlen właśnie do szpitala w Bochni, do szpitala Szczeklika. W trybie natychmiastowym zadziałał nasz pełnomocnik. O godzinie 15:15 uzyskał informację o awarii cysterny przewożącej tlen. O godzinie 15:30 ta informacja została już przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, aby uruchomić znany i, można powiedzieć, przećwiczony mechanizm tego, aby takie butle z tlenem, które są za nami, mogły szybko i sprawnie zostać dostarczone do szpitala, który w tym wypadku potrzebował wsparcia. A jak dodaje wojewoda, we wszystkich szpitalach obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na tlen. Wiemy o tym, że ponad 3000 pacjentów tylko z koronawirusem jest na łóżkach tlenowych w Małopolsce, jest na łóżkach covidowych. Wobec powyższego ten pobór tlenu jest bardzo duży. O ile w szczycie drugiej fali pandemii mówiliśmy o poziomie 40 ton zużycia dziennego tlenu, dzisiaj możemy mówić już powyżej 60 ton zużycia dziennego. To wymaga ogromnej logistyki, zarówno po stronie szpitali, jak i po stronie firm, które dostarczają ten tlen. Małopolskie banki tlenu nadzorowane przez strażaków zlokalizowane są w 3 miejscach w Małopolsce: w Krakowie, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Rabce Zdroju. W każdej chwili, każdego dnia, tygodnia, o każdej porze, jeżeli tylko taka potrzeba będzie, ten tlen dotrze. Te magazyny zostały odpowiednio przygotowane, wyposażone w sprzęt, żeby zarówno rozładunek, jak i załadunek sprawnie przebiegał. Ludzie zostali przeszkoleni, żeby w odpowiednich warunkach ten tlen został dostarczany do miejsca właśnie docelowego. A jak dodaje starszy brygadier Piotr Filipek, 3 lokalizacje banków tlenu zabezpieczają całe województwo.